Jak zbadać pacjenta skarżącego się na zaburzenia pamięci? Nawet będąc doświadczonym lekarzem, nie określisz ciśnienia pacjenta, jeśli nie dokonasz pomiaru. Nie zdiagnozujesz zapalenia płuc bez osłuchania klatki piersiowej. Gdy pacjent skarży się na kłopoty z pamięcią, nie ocenisz skali problemu, dopóki nie zbadasz kondycji jego mózgu. Jak przeprowadzić takie badanie? Oceny stanu pamięci dokonujemy w 5 krokach. Krok pierwszy. Poznaj historię. Wysłuchaj pacjenta. Porozmawiaj z jego bliskimi. Sprawdź, czy zaburzeń nie wywołują czynniki zewnętrzne. Krok drugi. Zbierz informacje. Analiza psychologiczna i badanie krwi mogą wskazać przejściowe nieprawidłowości. Niedoczynność tarczycy lub niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Krok trzeci. Test. Krótka analiza funkcji poznawczych pozwoli ocenić skalę problemu. Pisemny test sprawdzi pamięć, zdolność logicznego myślenia i rozumowania. Krok czwarty. Zasięgnij fachowej opinii. Badanie kondycji mózgu pomoże wyjaśnić sytuację pacjenta. Jeśli nie będziesz w stanie poprowadzić leczenia, skieruj chorego do specjalisty po fachową pomoc. Krok piąty. Udziel porady. Bez względu na wynik testów oraz diagnozę kłopotów pacjenta, poradź mu, jak powinien dbać o zdrowie mózgu. Pamiętaj o tych 5 krokach, gdy Twój pacjent poskarży się na zaburzenia pamięci. Wzrasta liczba osób powyżej 65 roku życia, więc problemy z pamięcią będą nam coraz częściej dokuczać. Badanie kondycji mózgu powinno się wykonywać podczas rutynowych wizyt kontrolnych.